Witam serdecznie, z tej strony Filip Zawłocki. No i wybiła nam czwartek, godzina 18, więc wlatuje kolejny film. No i w tym filmie powiem Ci troszeczkę, korzystając z okazji, jak przygotować konto pod Allegro ADS. Jak rozszerzyć tą podstawę piramidy, co mówiłem o we wcześniejszych filmach. Zapraszam do oglądania. No i tak, zaczynając od przygotowania konta do reklam Allegro ADS, no to musimy zrozumieć, jak reklamy Allegro ADS działają. Po pierwsze, wyświetlają się w zależności od tytułu. Czyli tak, badając ścieżkę klienta, on wpisuje frazę po prostu w wyszukiwarkę. No nie? No i jeżeli na przykład wpiszę takie rzeczy jak, załóżmy, stacja pogody, a ty masz tytuł napisany stacja pogodowa, no to się nie wyświetlisz. No nie? Więc tak, badając ścieżkę klienta, weź zaprogramuj wszystko w ten sposób, że zbadaj tą ścieżkę klienta, co on może wpisywać i tak dalej, i wobec czego może wybrać twój produkt. No i tak, mamy ten tytuł, wyświetlisz mu się. No nie? Dalej, mamy zagwozdkę, na jakiej pozycji mu się wyświetlisz, bo pamiętajmy, że te najwyższe pozycje są najbardziej konwertujące. Więc jeżeli na przykład masz, pojawiasz się gdzieś w niższych pozycjach i tak dalej, no to generalnie, a dajesz na przykład wysoką stawkę, no to generalnie problemem jest jakość oferty, sprzedaży i tak dalej, i poszczególne rzeczy takie dość zaawansowane, które wpływają również na trafność, co może wykorzystywać twoja konkurencja. Jeżeli na przykład masz branżę, gdzie konkurencja jest dosyć spora, to prawdopodobnie też to wykorzystują, i żeby zadbać o wysoką jakość oferty, no to też może być nieco trudniej. No i tak, mamy wyszukiwanie, mamy na przykład mamy tą pozycję, czyli badaliśmy sobie tą jakość oferty. Dalej, klient po prostu wchodzi na tą listę wyszukiwania, no i zastanów się, wobec czego, jak go zachęcisz do tego, żeby wszedł akurat w twoją ofertę. Czyli mamy ten listing, no nie? No i chodzi o to, żeby ten listing po prostu był jak najszerszy i miniaturka jak najbardziej skupiająca uwagę. No bo jeżeli, na przykład, też się odwołam do tego kubka, ja to mówiłem na wcześniejszych filmach, ale jeżeli tak, są kubki w miniaturkach posegregowane tak, tutaj, tutaj i tutaj. I w zasadzie, w sensie, że trzech sąsiadujących ze sobą konkurentów ma taką samą miniaturę. Więc przede wszystkim sprawdź tą ścieżkę klienta i ona Ci podpowie po prostu, wobec jakich tutaj sprzedawców konkurujesz i jak możesz się wyróżnić samym zdjęciem, jak zaprosić klienta na tą ofertę, jak wzbudzić jego ciekawość i tak dalej, i tak dalej. I tak, mamy tą szerokość listingu, czyli kupony i monety, wyróżniki kolorystyczne, cenniki hurtowe i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu mamy ten etap listingu, gdzie zapraszamy tego klienta. Później, jak ten klient wchodzi, no to też sobie przeanalizuj bardzo skrupulatnie wszystkie możliwe scenariusze, gdzie ten klient może zajrzeć. Może zajrzeć w opinię, może zajrzeć w galerię zdjęć, może zajrzeć właśnie w tą galerię zdjęć. No i tak pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby wspomnieć o tym, jak działa mózg klienta. Że jeżeli coś jest niedopracowane, to klient zakłada najgorszy scenariusz. Czyli jeżeli na przykład masz bardzo wąską galerię zdjęć, przypuśćmy czysto hipotetycznie, klienta interesuje coś takiego, no nie? W sensie ta podstawka kubka albo dno kubka po prostu, z czego jest zrobione i tak dalej. Jeżeli tego nie ma u Ciebie na zdjęciu, a klient tego potrzebuje, no to zakłada z góry, że aha, to tego nie ma. Więc miejmy po prostu tego świadomość, że jeżeli coś mamy niedopracowane, no to klient zakłada najgorszy scenariusz. Czyli tak, mamy te opinie, mamy galerię zdjęć, mamy również dostawy, bo jeżeli mamy, załóżmy, wysyłamy tylko kurierem DPD, a na przykład ja mam akurat takie doświadczenie z kurierami w mojej okolicy, że ten kurier zawsze się spóźnia z wysyłkami, zawsze jest problematyczny, ciężko się do niego dodzwonić i tak dalej. I na przykład ja zawsze wybieram albo DHL-a, albo Imposta, no bo wiem, że konkretnie ten kurier w mojej okolicy jest na przykład słaby. No nie? No jeżeli Ty tylko oferujesz kuriera DPD, no to też sobie troszeczkę zmniejszasz tą konwersję na własne życzenie. Skorzystaj po prostu z innych kurierów. Miej tego świadomość, że klienci mają różne, naprawdę przeróżne doświadczenia z kurierami i to zależy od okolicy, i to zależy od po prostu punktu oddziału i tak dalej, i tak dalej. Czyli powinieneś po prostu jak najbardziej rozszerzyć tą
dostawę. Dalej, jeżeli masz na przykład klientów niesmartowych, to jest jeszcze 20-30% klientów, którzy po prostu jeszcze nie są smarci, czy tam może bardziej w kierunku 20%. I tak, i na przykład, w jaki sposób kultywujesz politykę zwrotów? Czy na przykład klient ma zwrot na własny koszt? No jeżeli masz tanie produkty, no to oczywiście jest to zrozumiałe, ale trafność Cię potraktuje lepiej, jeżeli tym klientom po prostu zaoferujesz darmowy zwrot. Nie? I kolejna rzecz, żeby się też nad tym zastanowić, to dopracowanie po prostu swojej logistyki, form transakcji i tak dalej. Bo jeżeli na przykład ty wysyłasz tego samego dnia, jeżeli klient zamówi do godziny 13, a konkurencja ma 15, no to jeżeli jesteś w sąsiadujących pozycjach w trafności, no to to jest dość mocno widoczne i, no i w przedziale tych 2 godzin większość klientów przejdzie na ofertę Twojego konkurenta. Możesz to rozwiązać na przykład w ten sposób, żeby zorganizować własne dostawy do punktu i tak dalej, ale w każdym razie weź te tematy na tapetę, żeby cały czas się nad nimi zastanawiać, jak to optymalizować, jak rozszerzać swój biznes. No bo tak, Allegro to jest narzędzie do rozrostu Twojego biznesu. Jeżeli na przykład nie masz dobrze sprocesowanego lub dobrze przemyślanego biznesu, czyli tego, z czym Ty wychodzisz do klienta, no to jeżeli w tym nie jesteś konkurencyjny, to Allegro nie będzie miał rewelacyjnych wyników. No nie? Więc przede wszystkim Allegro może nas zmobilizować do tego, żebyśmy po prostu byli jeszcze lepsi w obsłudze klienta, w dostawie i tak dalej. Miej tego świadomość, jak to jest u konkurencji i w jakich aspektach możesz tracić klientów. Kolejna sprawa, no to są parametry, czyli te rzeczy uzupełniające tytuł, pokazujące się w wynikach trafności, nie w reklamach Allegro ADS, bo Allegro ADS nie czyta tych parametrów. Natomiast po prostu możesz zaskarbić sobie wyższą jakość oferty dzięki również powielanym parametrom, powielanym słowom. Jeżeli powielisz słowa po prostu z tytułu do parametrów, no nie? Dalej mamy taką rzecz, że jeżeli chcesz na przykład mieć fajne wyniki w Allegro ADS, no to zastanów się nad zestawami komplementarnymi, zastanów się nad po prostu ogólnymi zestawami, w tym Ci może automatycznie pomóc Ale Assistant, ale też tutaj polecamy, żeby zrobić to no, dużo bardziej skutecznie będzie, znaczy dużo bardziej, no, bardziej skutecznie będzie to zrobić po prostu ręcznie, w oparciu o to, co klienci mogą jeszcze do tego produktu potrzebować. Czyli coś, co zwiększa Twoją wartość koszyka i powoduje, że ten zwrot z inwestycji w reklamach jest większy. No i tutaj mamy kolejną rzecz, też bardzo istotną, jak nie najbardziej istotną, no to jest po prostu opis tej oferty. No bo tak, jeżeli na przykład Allegro ADS funkcjonuje w ten sposób, że przyprowadza tylko klienta na tą ofertę, a Ty nie masz temu klientowi co zaprezentować, w sensie no, niczym w tej ofercie się nie wyróżniasz, no to nie jest to winą Allegro ADS, że możesz mieć niską konwersję. Allegro ADS przyprowadza płatnie klienta na Twoją ofertę, natomiast to od oferty zależy, czy to klientowi sprzeda. I generalnie ja o ofercie mówiłem w poprzednich materiałach również oraz zamieściłem też e-booka, jak poprawić konwersję od A do Z. Więc po prostu to są te materiały, w których możesz skorzystać z wiedzy, jak tą ofertę dopracować naprawdę solidnie. No i tak, mamy tą ofertę, tam załóżmy, że to jest wszystko dobrze zrobione i tak dalej. Wchodzimy w zakładkę, załóżmy, o sprzedającym, czyli wchodzimy bardziej w kwestię zaufania do sprzedawcy, czyli załóżmy, że klient zaakceptował Twój produkt, w sensie no nie ma co do niego wątpliwości, ale jest tak wymagający, że weryfikuje Ciebie jako sprzedawcę, że Ty dobrze mu dostarczysz ten produkt. Czyli tak, informacja o sprzedającym, uzupełniony numer telefonu dla wymagających klientów, no bo na przykład w Ameryce to działa tak, że ludzie piszą do siebie tekstowo, no nie? A w Polsce jeszcze to jest tak, że po prostu klient często musi zadzwonić, też dotyczy to również osób starszych, że po prostu muszą zadzwonić, więcej się dowiedzieć, czego nie ma na przykład w ofercie. Ale też nie każdy to zrobi, no bo oczywiście jeżeli konkurent ma lepiej dopracowaną ofertę, no to po prostu przejdzie do konkurenta, gdzie on to wszystko zawarł, no nie? No i mamy o sprzedającym, numer telefonu, czyli w tym o sprzedającym też się staraj robić tak, żeby po prostu się
się wyróżnić. To jest to miejsce, żeby do tych klientów, którzy weryfikują Ciebie jako sprzedawcę, odróżniam jednego sprzedawcę od drugiego, żebyś tam dostarczał argumentów, dlaczego warto kupić po prostu u Ciebie, czym się wyróżniasz, jak obsługujesz swoje przesyłki, jak obsługujesz klientów, co oferujesz klientom, na przykład zamian, czy jak to u Ciebie działa, po prostu cokolwiek, co stanowi wartość dla klienta, a czego może nie mieć konkurencja. Kolejną rzeczą, gdzie klient może trafić, no to jest generalnie abonament profesjonalny i wykorzystanie tego logo w ofercie, bo jeżeli klient na przykład kliknie na to logo, to przejdzie do zakładki sklep. No i ta zakładka sklep no jest już dla wymagających klientów, ale tam z każdej ilości wejść jest bardzo wysoka konwersja. Więc jeżeli za pomocą zakładki sklep, jeżeli nie masz tego zrobionego w ten sposób, żeby dobrze pokierować klienta, żeby dobrze zakomunikować swoje korzyści, no to też te Allegro ADS-y mogą działać troszeczkę po prostu słabiej. To wpływa po prostu na konwersję, na lojalność wobec tego sprzedawcy, więc warto tą zakładkę również mocno dopracować, jak i również banery na liście ofert i serie produktowe. No bo na przykład, jeżeli ja przeprowadzam się do nowego domu, no to kupuję różne rzeczy po prostu od jednego sprzedawcy, który ma wszystko, czyli na przykład nie wiem, sztućce, załóżmy jakieś młotki, jakieś łyżki drewniane i tak dalej, i tak dalej. Ja wybieram tego sprzedawcę, który to wszystko ma, a jeżeli to wszystko masz, to ja wybieram tego sprzedawcę, który ułatwia mi po prostu dobranie tych produktów, nie? Więc ta zakładka sklep, te banery na liście ofert, serie produktowe, to jest coś takiego, co po prostu robisz raz, a ma wpływ na Twoją sprzedaż przez cały czas. Szczególnie to jest ważne przy pikach sprzedażowych, jak na przykład święta, czy branża sezonowa ogrodowa, czy po prostu jakikolwiek inny pik sprzedaży. To jest coś, co każdy powinien mieć dopracowane na ostatni guzik. Kolejna rzecz, no to oczywiście procesy obsługi klienta, bo jeżeli na przykład klienci rzucają Ci opinie negatywne, i załóżmy, zostawiasz ich bez odpowiedzi, no to też dla części wymagających klientów po prostu, którzy sugerują się również opiniami i weryfikują na przykład to, czy te opinie są, załóżmy, jakieś albo kupione, albo po prostu, czy są w ogóle autentyczne, jaki stosunek ma sprzedawca do tych kupujących. No bo jeżeli ktoś wejdzie w Twoją zakładkę opinie negatywne i zobaczy, że po prostu Ty jako rzecz normalną zostawiasz klienta bez odpowiedzi, albo na przykład jeszcze w odpowiedzi udowadniasz mu swoją rację, no to zobaczy, jakie to napięcie rodzi w głowie przyszłych kupujących, którzy mogą się zastanawiać, jak zostaną potraktowani po tym, jeżeli coś nie pójdzie po myśli. Czyli tak, w jaki sposób obsługujesz klienta, w jaki sposób po prostu rozwiązujesz spory, w jaki sposób prowadzisz tą swoją jakość sprzedaży, swoje po prostu wysyłki, opiekę nad klientem, czas na zwrot, gwarancje również. To wszystko jest naprawdę, naprawdę ważne. I kolejna taka moja refleksja jest taka, żeby po prostu również popracować bardziej nad swoim biznesem. Czyli mówiłem to o wysyłkach, ale mówię to również o ofertach, żeby po prostu ta Twoja oferta była jak najbardziej pełna, żeby ta oferta po prostu również się wyróżniała spośród konkurencji, czyli zawierała jakieś zestawy w jednej aukcji, czy na przykład kilka ofert tego samego produktu ze zmienioną perspektywą, z innymi komunikatami i tak dalej, i tak dalej. To ma również wszystko znaczenie. Pamiętaj, że pozyskanie tego samego klienta, który już u Ciebie kupił, jest nieporównywalnie tańsze niż pozyskiwanie po prostu nowych klientów. Dlatego też zastanów się nad tym, w jaki sposób chcesz dotrzeć do tego klienta, który już zamówił u Ciebie paczkę, u którego ta paczka już jest i który również jest z Tobą w kontakcie za pomocą jakiejś tam bazy danych. Więc to jest też taka grupa klientów, gdzie po prostu sprzedawcy nie zwracają na to w ogóle uwagi, a w Basinkerze możesz sobie zobaczyć statystyki, ile tych klientów do Ciebie powraca, no i też możesz dojść bardzo szybko do wniosku, że no jednak warto, żeby ta statystyka po prostu cały czas rosła, ponieważ to jest tańsze, ponieważ wtedy nie ścigasz się z konkurencją, ponieważ wtedy nie wydajesz na Allegro ADS, nie pozyskujesz tego klienta w skrócie jeszcze raz. I na przykład możesz też zweryfikować na aukcjach, czy nie popełniasz takich czeskich błędów, czyli takich błędów, które powodują sprzeczność. Na przykład na miniaturce zawarłeś to, a w opisie tego nie ma. Albo na przykład w parametrach piszesz to, a w opisie tego nie ma. Albo na przykład, no nie wiem, no, komunikujesz zupełnie coś innego w tekście, co jest na zdjęciach. To też może obniżać konwersję i z takich produktów
Możesz tam inwestować pieniądze i się zastanawiać, drapać po głowie, dlaczego to nie działa. No i po takiej wstępnej weryfikacji możemy się zastanowić nad tym, kiedy to nie jest dobry moment, żeby zaczynać z Allegro Adsami. No generalnie tak, możesz dojść sam do takiego wniosku, czy to jest dobry moment, czy jeszcze trzeba się wstrzymać, może zrobić krok do tyłu, coś dopracować itd., itd. Ale w mojej opinii, co się najczęściej powtarza, to są po prostu źle dopracowane tytuły, źle dopracowane oferty, niezbudowane elementy, które mają wpływ na trafność lub po prostu brak zbudowanego zaufania do sprzedającego. Czy w ogóle cała konstrukcja ofert, mam tu na myśli szablon, czy jest responsywny dla na przykład telefonów, czy tam komunikujesz korzyści, czy nie masz takich rzeczy, które powodują, że klient ucieka z aukcji i tak dalej, i tak dalej. Tych elementów jest naprawdę sporo. No i na przykład, żeby się zorientować, czy twoje konto jest gotowe do Allegro Adsów, to my taki wywiad przeprowadzamy zawsze, zanim rozpoczniemy dla klienta reklamę. Także, jeżeli chcesz otrzymać taką obiektywną opinię osoby z zewnątrz, która po prostu przeprowadziła takich audytów setki, to możesz się do nas odezwać, a my Ci powiemy, czy Twoje konto jest gotowe do Allegro ADS, czy ta podstawa piramidy jest już wystarczająco szeroko zbudowana, żeby reklamy mogły skalować Twoją sprzedaż. A jeżeli reklamy Ci prowadzi agencja i na przykład możesz dojść do takiego wniosku, że Twój potencjał nie jest wyczerpany, że na przykład nie sprzedajesz tych produktów, na których Ci zależy, no to w opisie załączam link, gdzie możesz zaudytować pracę takiej agencji i na przykład możemy Ci podpowiedzieć, gdzie te wskazówki możesz dać do agencji, która Cię obsługuje, żeby mogła tą pracę wykonywać efektywniej, bo po prostu troszczymy się o Twój biznes. A jeżeli na przykład stwierdzimy, że Twoje konto nie jest jeszcze gotowe, no to możemy przeprowadzić Cię po prostu przez audyt, żebyś miał taki plik i informacje o tym, jaką pracę zlecić, czy jaką pracę wykonać, żeby po prostu Twój biznes mógł na tym Allegro rosnąć. Bo na przykład, naprawdę z mojego doświadczenia widzę to po sprzedawcach, że po prostu jest tam tyle luk, które są jeszcze niewykorzystane i wynikające tylko i wyłącznie z tego, że interpretują swoje przygotowanie do sprzedaży za pomocą własnego umysłu, czy za pomocą umysłu pracownika. A zawsze naprawdę audyt to jest coś takiego, co warto przeprowadzać po prostu regularnie, pod warunkiem, że zależy Ci na Twoim biznesie. To w zasadzie tyle ode mnie. Pamiętajmy, że ja nie znam konkretnie Twojej branży, konkretnie Twojego przypadku, więc ta wiedza stanowi taką inspirację, motor do działania lub może element, który poszerza Twoją świadomość, ale nic nie zastąpi współpracy indywidualnej ze mną, czy po prostu z naszym zespołem. To tyle ode mnie. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego materiału. Wszystkie linki, o których wspominałem, są w opisie tego filmu, a ja Cię zapraszam na przyszły czwartek o godzinie 18 na kolejny film.